Pani Iwona Nowakowska z Zełckiego PCPR-u. Witam gorąco. Witam, dzień dobry. Po raz kolejny, a ściślej mówiąc po raz piąty, rusza program Aktywny Samorząd. Program skierowany dla osób niepełnosprawnych. Program, który ma ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. Może na początku powiedzmy, na czym ten program polega. E, przede wszystkim może jeszcze tutaj dodam, że to jest program, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. I osoby w naszym społeczeństwie, które żyją, które na przykład chcą prowadzić jakieś życie zawodowe, pracują, mogą korzystać z różnego rodzaju dofinansowania po to, żeby, żeby te bariery społeczne czy zawodowe pokonywać. I ten program właśnie polega na tym, że ułatwiamy tym osobom niepełnosprawnym życie poprzez dofinansowanie niezbędnych ich. Potrzeb. Nie... A to jest dosyć szerokie spektrum dofinansowania, bo to od edukacji poprzez no, takie fizyczne rzeczy, jak na przykład protezy, mogą być finansowane. Tak jest. Mogą być protezy, mogą być finansowane na przykład oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, może być dofinansowany taki specjalistyczny sprzęt elektroniczny, mogą być dofinansowywane szkolenia właśnie w zakresie nabyt. Tego w ramach naszego programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, czyli inwestycje i w ludzi, i w sprzęt. Może tak. zacznijmy od tych inwestycji w ludzi, bo to nam bliższy, jeżeli chodzi o terminy, właśnie moduł tego programu, czyli pomocy w uzyskaniu wykształcenia właśnie osobom niepełnosprawnym. Mm -hmm. Wszystkie typy szkół wyższych wchodzą w grę. Tak jest. To są studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie. Dla naszych osób niepełnosprawnych, tak jak powiedziałam, w stopniu umiarkowanym i znacznym, możemy dofinansować wszelkiego rodzaju dodatki na pokrycie kosztów kształcenia. Co my tutaj mamy na myśli? Różnego rodzaju przybory szkolne, dojazdy, jakieś korepetycje. W ramach tego dodatku do 1000 zł. możemy dofinansować. Plus do tego, dofinansować czesne, tak? I czesne, proszę Państwa, w wysokości równowartości kosztów wczesnego. Jeżeli to jest półtora tysiąca, płacimy półtora tysiąca, jeżeli cztery tysiące, to płacimy 4 tysiące, jeżeli osoba otworzyła przewód doktorski, to taki dodatek wynosi do 4000 zł. I już można składać wnioski akurat na ten moduł, czyli na pomoc w uzyskaniu wykształcenia? Tak jest. Od 18 marca do 15 kwietnia w PCPR-ze, w dziale osób niepełnosprawnych, przyjmujemy wnioski na ten moduł. A tak się odwołam do historii. Czy pani pamięta, dużo osób jest zainteresowanych, właśnie dużo, dużo osób niepełnosprawnych jest zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, rozszerzeniem e, wykształcenia? Bardzo dużo. I to są wszystkie studia właśnie wyższe, i bardzo się właściwie jak gdyby nas to cieszy, że osoby niepełnosprawne chcą zdobyć wyższe wykształcenie po to, żeby po prostu no, lepiej funkcjonować. I te osoby chcę zaznaczyć, że są takie bardzo kreatywne. Nie są to osoby, które powtarzają rok. One bardzo zależy im na tym, żeby szybko skończyć studia, szybko wejść na rynek pracy i, i, i zacząć pracować. I oceny, które Otrzymują, to też muszę powiedzieć, że naprawdę są wysokie. A jeżeli już się otrzymuje to dofinansowanie, no właśnie, to oceny są ważne, jakoś monitorowane są postępy w nauce? Każda osoba co SMS musi do nas dostarczyć zaświadczenie z uczelni, że nadal jest studentem, że zaliczyła. Także też myślę, że taka forma kontroli te osoby jak gdyby mobilizuje do tego, żeby te studia szybko, w terminie kończyć. To drugi moduł, na który teraz są zapisy, cały czas osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do PCPR-u, a zapisy na moduł pierwszy, czyli bardziej takie twarde rzeczy, takie bardziej sprzętowe, no to ruszają od 1 kwietnia. Tu mamy no, całe spektrum pomocy, bo od dostosowania samochodu dla osób niepełnosprawnych poprzez uzyskanie prawa jazdy, po konkretną pomoc, jeżeli chodzi na przykład o zakup protezy. Tak, jak pan redaktor powiedział, właśnie możemy dofinansować oprzyrządowanie do posiadanego samochodu. Kiedyś były tak dobre czasy, panie redaktorze, że PFRON też dofinansowywał samochody dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili tylko zostało nam dofinansowanie do oprzyrządowania i taka maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej wynosi 5 tysięcy złotych. Natomiast chcę tu też zauważyć, że jeżeli osoba niepełnosprawna przy naszej pomocy nawet ten samochód oprzyrządzi, oprzyrządzi, to też możemy taką osobę skierować na uzyskanie prawa jazdy. Bo niekiedy jest tak, że rodzice kupią samochód, a osoba niepełnosprawna nie ma jeszcze prawa jazdy, więc dofinansujemy w kwocie maksymalnej 2100 zł. Także to też jest jak gdyby kwota, która w pełni tak naprawdę pokrywa koszty prawa jazdy. Koszty wyrobienia prawa jazdy. Wiem, że już zainteresowanie jest w tej chwili właśnie tym dofinansowaniem. W ubiegłym roku udało się jeden kurs taki przeprowadzić. Tak, jedna osoba skorzystała z tego obszaru i y, ukończyła kurs, i jest aktywną y, y, osobą, która jeździ samochodem. Aktywnym kierowcą, no i zachęcamy też osoby niepełnosprawne. Oprócz tego, no, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie. No ale też szkolenia z obsługi tego sprzętu. Tak, ja tutaj jeszcze może tylko dodam, że możemy dofinansować, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych. Nawet do 20 tysięcy osób mówimy o osobie niewidomej. Na urządzenia brajlowskie możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych. Dla pozostałych osób z dysfunkcją narządów wzroku 8 tysięcy, a osoby, które posiadają dysfunkcję obu kończyn górnych do 5 tysięcy złotych. I jeszcze tutaj jedna taka uwaga, właśnie tak jak Pan zaznaczył, że dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego właśnie w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, nawet do 4 tysięcy dla osoby głucho-niewidomej, a dla innych adresatów 2 tysiące. A jeszcze jedną ciekawą rzecz znalazłem. Na przykład pomagacie w aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym, między innymi na przykład poprzez pomoc w znalezieniu opieki dla osoby zależnej, dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, no i tak dalej. Tak, to jest taka forma bardzo ciekawa i z tej formy pomocy korzysta bardzo dużo rodziców niepełnosprawnych i możemy dla takiego rodzica, który chce podjąć pracę zawodową, jest osobą niepełnosprawną w stopniu miarkowanym lub znacznym, dofinansować koszty żłobka lub przedszkola miesięcznie w wysokości 200 zł. I ten obszar też bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem osób, może tutaj głównie mam, tak, bo to mamy opiekują się osobami Dzie dziećmi niepełnosprawnymi czy dziećmi zdrowymi, same są osobami niepełnosprawnymi, ale decydując się na wejście na rynek pracy, otrzymują od nas taką formę pomocy. Bo tu mówimy o rodzicach niepełnosprawnych. O rodzicach, tak. O rodzicach. To jest ważna mhm. kwestia. A teraz no powiedzmy, ile pieniędzy w tym roku Samorząd Powiatowy właśnie ma na realizację tego programu. Przystępując do tego programu, oceniliśmy nasze potrzeby na podstawie wniosków, które wpłynęły. To jest ponad 350 tysięcy złotych. Na razie środki, które otrzymaliśmy z Pefronu, no nie są zbyt duże. To wynoszą około 130 tysięcy. Tak naprawdę to jest jedna trzecia naszych potrzeb. Ale liczymy się z tym i taką mamy informację z Pefronu, że te środki będą sukcesywnie nam dostarczane. Także miejmy nadzieję, że pod koniec roku wszystkie osoby, które otrzymy, złożą żeby wnioski do nas otrzymają dofinansowanie. I jeszcze raz przypomnimy, moduł drugi, czyli pomoc w uzyskaniu wykształcenia już trwa, trwa przyjmowanie wniosków, cały czas można się te wnioski składać. W module pierwszym, o którym mówiliśmy tylko skrótowo, bo to dosyć hmm. duże spektrum tych wniosków, no to od 1 kwietnia można składać te wnioski. Duże zainteresowanie będzie. No to może powiedzmy właśnie w jaki sposób jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby starać się o dofinansowanie. To zależne jest od obszaru, w jakim osoba niepełnosprawna ubiega się o dofinansowanie, ale najczęściej jest to wniosek, który musi złożyć ksero orzeczenia, zaświadczenie lekarskie. W niektórych przypadkach też zlecenie lekarskie, bo to jest jak gdyby no, podstawa, na przykład jeżeli chodzi o protezy, musi być zlecenie lekarskie. Także w zależności od obszaru, po prostu całość dokumentacji to pracownicy informują na miejscu, telefonicznie, także na naszej stronie. PCPR-u też jest informacja, także wniosek na pewno to jest podstawa do każdego obszaru. I w jaki sposób będą wydawane decyzje o przyznaniu takiego dofinansowania, czyli czy liczy się kto pierwszy ten lepszy, czy będzie komisja, która będzie decydowała, komu bardziej się należy? Panie redaktorze, no to jest jak gdyby tutaj problem, bo jak gdyby tych wniosków na razie jest o wiele więcej niż środków, które posiadamy, więc naturalną rzeczą jest, że będzie powołana komisja specjalna, która będzie rozpatrywała wszystkie potrzeby. Ja rozumiem, że są osoby, których potrzeby dla nich są najważniejsze, ale z tego no, ogromu musimy wybrać te wnioski, które tak naprawdę no, są najwa najważniejsze, najpilniejsze i, i w tym kontekście będziemy jak gdyby te, te wnioski, no, preferować, aczkolwiek, tak jak w ubiegłym roku, dostaliśmy dodatkowe środki. Te osoby, które na początku otrzymały odmowne odpowiedzi, dostały dofinansowanie w późniejszym okresie. Czyli to nie znaczy, że jeżeli otrzymamy odmowę, to no, już możemy się pożegnać z tymi pieniędzmi. I jeszcze jedno pytanie: czy takie dofinansowanie to ono pokrywa w 100% zapotrzebowanie takiej konkretnej osoby, która otrzyma to dofinansowanie? Tak to jest pomyślane. Czy może zostać przyznane jakiś, no jakaś część tego dofinansowania. Panie redaktorze, to w zależności od też obszaru. Są obszary, gdzie finansujemy na przykład 100%, mówimy na przykład o, o pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, ale na przykład, jeżeli chodzi o te wysokospecjalistyczne protezy, kończyn, są to koszty bardzo duże. Na przykład jedna kończyna, taka biodynamiczna na poziomie, na poziomie trzecim jakości kosztuje ponad 200 tysięcy, więc nasze dofinansowanie na przykład wynosi maksymalnie 26 tysięcy, czyli resztę taka osoba najczęściej dostaje dofinansowanie z przeróżnych fundacji, które po prostu no też w taki sposób pomagają tym osob osobom niepełnosprawnym. Czyli... Są, są to kwoty, które ustalone są przez PEFRON i my tych kwot po prostu nie możemy przekroczyć. Czyli nie ma problemu, jeżeli to będzie taki montaż finansowy takiej osoby. Po prostu jedną z części tego tych kosztów będzie właśnie to dofinansowanie. Wnioski są przyjmowane na edukację, to już są przyjmowane. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chodzi o ten pierwszy obszar, to będą przyjmowane od 1 kwietnia, ale już można się orientować, już można zasięgać informacji w PCPR-ze Tak jest. Bardzo proszę na stronie naszej do PCPR-u numer telefonu 621 1550. Są pracownicy, którzy służą informacją i pomocą w wypełnieniu wniosku. Także zapraszamy do korzystania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.